Na białym tle pojawia się logo. Niebieski prostokąt z napisem hashtag fundusze na zmiany. Poniżej napis Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Kobieta za kierownicą. Jej oczy i twarz odbijają się w lusterku wstecznym. Kieruje samochodem, zmierzając w stronę zakładu. W dolnym lewym rogu błękitny napis Ania Pampuch. Poniżej kierownik ZGK Łukta. Oczyszczalnia ścieków z lotu ptaka. Po lewej stronie kadru animowana sakwa unijnych pieniędzy. Po prawej biały napis na błękitnym tle. Oczyszczalnia ścieków Łukta. Kobieta otwiera długie i pochylone drzwi od reaktora osadnika w oczyszczalni. Reaktor ma kształt i konstrukcję opartą o figurę zbliżoną do koła. Kobieta stoi wewnątrz. Dogląda, co dzieje się w osadnikach. Patrzy na spienione, płynące ścieki. Pobiera próbkę wody. Nalewa do cylindra. Kobieta znajduje się w maszynowni. Przechodzi obok ciągu wielkich żółtych urządzeń. Błysk. Wszystko jest rysowane jak z komiksu. Kobieta ma długą niebieską pelerynę, która powiewa. Komiks znika. Kobieta zbliża się do urządzenia z ekranem dotykowym. Kobieta dotyka pulpitu żółtej maszyny. Jasne pomieszczenie. Na stole stoi cylinder. W przyspieszonym tempie następuje rozwarstwienie się osadu oraz wody. Ujęcie z lotu ptaka nad oczyszczalnią ścieków. Niebieskie linie pokazują, jak ściek oczyszczony rozprowadza się dookoła oczyszczalni przez rzekę i jej odnogi. Garaż. Na przyczepę lecą resztki po oczyszczaniu ścieków. Kobieta z pracownikiem pobiera próbkę ścieków oczyszczonych ze studni. Kobieta na tle budynku oraz reaktora. W jednej dłoni trzyma butelkę z ciemnym ściekiem. W drugiej dłoni trzyma butelkę z przezroczystym ściekiem oczyszczonym. O, już czuję moją pracę. Kolejny dzień w pachnącej robocie. Zawsze lubiłam dbać o przyrodę, o środowisko. Moje koleżanki zawsze chciały być księżniczkami, a ja superbohaterem. Chciałam zmieniać świat i myślę, że po części mi się to udaje. Takie krótkie badanie pokazuje nam, że to, co się oddzieli w 99%, to jest praktycznie czysta woda, którą odprowadzamy do rzeki. Osad jest zagospodarowany rolniczo lub unieszkodliwiany. Mieszkańcy gminy Łukta mają dziś czystą wodę. Nie byłoby jej, gdyby nie fundusze europejskie. To dzięki nim powstała nasza oczyszczalnia ścieków. Efekty widać gołym okiem. Na białym tle pojawia się logo. Niebieski prostokąt z napisem hashtag fundusze na zmiany. Poniżej napis Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Białe tło z ciemno-niebieskim napisem w górnej części ekranu o treści. Departament Koordynacji Promocji. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ulica Głowackiego 17, 10447 Olsztyn. Na środku strony adres www.funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl. W dolnej części ekranu oznaczenia unijne. Na białym tle logo hashtag gen Warmii i Mazur.